Cześć, witajcie w kolejnym szyciowym odcinku. Dzisiaj drugi odcinek szyjemy z Avanti, a właściwie będzie bardziej przeróbkowo niż szyciowo. I zostaniemy dalej w klimacie pasków. Ostatnio pokazywałam Wam, jak uszyć strój kąpielowy w czarno-białe paski, a dzisiaj pokażę, jak przerobić trampki. I również postanowiłam, że będą one w paski, ale nie tylko. Więc co nam będzie dzisiaj potrzebne? Stare trampki, które na przykład gdzieś już nie nadają się do noszenia, bo na przykład moje po praniu mają takie żółte plamy i fajnie byłoby coś z nimi zrobić, bo właściwie są dobre i czemu w nich nie chodzić. Także zakryjemy je w pewien sposób. I do tego będą potrzebne flamastry. To są flamastry do tkanin, które kupicie w sklepach plastycznych, na przykład w Empiku, w niektórych sklepach odzieżowych. Ja już przetestowałam te flamastry, więc wiem, że na przykład pod wpływem deszczu w przypadku butów nic się z tym nie stanie, nie spłynie, więc możecie śmiało ich używać. Ja dzisiaj wybrałam takie cztery podstawowe kolory, ale gama kolorystyczna jest dużo szersza, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz tego potrzebować będziemy dzisiaj ołówek, kawałek kartki papieru albo jakiegoś takiego bloku technicznego, żeby to było sztywne. I ja też wymyśliłam, że jak przyrobię takie trampki, które będą bardziej frikowe, fajnie byłoby zastąpić zwykłe sznurówki czymś kolorowym. I tu postanowiłam, że zamiast sznurówek dam tasiemkę chabrową w białe kropki. Także będzie połączenie kropek i pasków. Czyli miszmasz totalny, to co ja lubię. I co, bierzemy się do roboty. Mam nadzieję, że Wy razem ze mną przerabiacie w tej chwili trampki i zobaczymy, co nam wyjdzie. Ja sobie tutaj wycięłam pasek takiej grubości, jakiej wydaje mi się, że będzie fajnie i teraz po prostu będę po kolei w górę zaznaczać ołówkiem linię i tak przez całą długość. Wymyśliłam, że tu na tej części butów paski będą w tę stronę, natomiast z boku będą pod kątem. Więc też będzie to fajnie wyglądało, bo będzie różnorodność, nie będzie to samo. Czyli tu wszędzie będzie pod kątem, a tu na prosto. Więc teraz odrysowujemy ołówkiem nasze paski. A potem będziemy kolorować. Teraz, kiedy mamy już odrysowane paski, możemy przystąpić do ich malowania. I ja postanowiłam, że zrobię dzisiaj biało-czerwone paski, ale wy możecie zrobić w różnych kombinacjach kolorystycznych, albo na przykład kilka kolorów. Wszystko zależy od Waszej inwencji twórczej. Także co? Kolorujemy. We'll be right back.
Widzicie, trampki są już gotowe. Oczywiście ja tutaj postanowiłam namalować paski, ale Wy możecie zrobić cokolwiek tylko chcecie. A jeżeli macie zdolności takie manualne, artystyczne, umiecie malować, no to tym bardziej na trampkach możecie zrobić naprawdę dzieło sztuki. Są też odpowiednie, ja tutaj użyłam pisaków, takich flamastrów, ale są też odpowiednie farby do tkanin. I mówię, jeżeli macie takie zdolności bardziej takie artystyczne, manualne, to możecie na przykład jakiś obraz albo, nie wiem, ciasteczkowego potwora, Kubusia Puchatka, kwiatki, serduszka, no co sobie tam zamarzycie, to możecie na takich trampkach namalować. Moje są już gotowe, 30 minut, około 30 minut pracy i trampki są odświeżone. Ja jeszcze poczekam, aż wyschną i jeszcze raz przemaluję te paski, żeby kolor był bardziej intensywny. No i później odstawię je na noc i jutro będą gotowe do noszenia. Także ja dzisiaj się z Wami już żegnam, zapraszam na kolejne odcinki Szyjemy z Avanti i na mojego vloga Co za szycie i do zobaczenia!